Zapraszamy na ten film. Róg Afryki. To jest za Moniki Tokarski, nagrywa mi z pogody. To ten gościu prowadzi Eros Okrep, bo naprawdę on prowadzi postać wydarzenia, postać on prowadzi prognozę. Bo się przeniósł z TPP1 do Polsatu. Noc przed nami z chmurami, a jutro znacznie chłodniej niż dziś. Dzień dobry, Jarosław Kret i prognoza pogody. Obszar podwyższonego ciśnienia, pogodny obszar z nadAtlantyku powoli przesuwa się nad Skandynawię, a to znaczy, że i do nas zawita coraz więcej słońca, tak od północnego zachodu, ale jeszcze na południu będziemy mieli chmury, z których popada deszcz. I tak dzisiaj w nocy jeszcze dosyć sporo chmur w prawie całym kraju, bo już na Pomorzu zacznie nam się rozpogadzać i tutaj będzie 0,1, minus 1 jeszcze na Suwalszczyźnie, a już na południu Polski, tam gdzie więcej chmur, będzie 2 do 3 stopni. I tutaj może padać a to deszcz, a to też deszcz ze śniegiem. Jutro w ciągu dnia ten pogodny obszar z nad Pomorza zacznie się już powoli poszerzać na wschód i na południe, ale to nie znaczy, że w całym kraju będzie pogodnie, tylko pogodnie będzie raczej w tej części Polski, na wschodzie, na południowym wschodzie i na południu jeszcze sporo chmur, z których może popadać nad ranem jeszcze deszcz ze śniegiem, a potem deszcz. No i temperatura 2-3 stopnie na północy, do 4-6 na północnym zachodzie, no i 3 do 6 stopni na południu. W kolejnych dniach ta temperatura będzie się utrzymywać niska jeszcze w niedzielę i w poniedziałek, ale będzie pogodnie i dopiero we wtorek, środę i czwartek powoli będzie rosnąć, nie powinno padać i we czwartek powinniśmy mieć już dwucyfrową temperaturę. I jeszcze raport smogowy. Dzisiaj rano w południowej Polsce było dosyć nieczyste powietrze, a jak to wygląda w tej chwili, proszę zobaczyć. To wszystko w tej prognozie. Dziękuję.